Siedziałem w Kętrzynie na ławeczce, bo pochodzę z Warmii Mazur. Mam na imię Andrzej. Siedziałem, no lekko podchmielony, ale już miałem dość picia. I tak mówię, Boże jedyny, co ja mam ze sobą zrobić? Nie uwierzyłem. W ciągu 5 minut była to chrześcijańska pielgrzymka tu z Warszawy. To była międzynarodowa, bo to była i koreańska, osoby z Korei, które zamieszkują Anglię. I także był tłumacz polski. Zaczęły coś do mnie rozmawiać, bo to była kobieta, no i zaczęli, bo przepraszam, był i mężczyzna. Zaczęli ze mną rozmawiać, no ja nie wiedziałem, o co chodzi, ale tłumacz zaraz mi szybko przetłumaczył. No ale ja jestem taki, że muszę dowiedzieć się, co jest co. Niewiele myśląc, bo tam był koncert dalej, ale ja mówię, nie, idę do kościoła, bo wiedziałem, gdzie ten kościół jest. Idę, zobaczę, co to jest. To było w środę. Zachodzę do kościoła. Był tylko człowiek, który o imieniu Dawid, który się opiekuje kościołem. Porozmawiałem z nim, mówi, Andrzej, przyjdź na godzinę 18, jedź dzisiaj na bożeństwo. Dobrze. Ale on już pastorowi wszystko opowiedział. Przyszedłem, zobaczyłem. Boże jedyny, ja dzisiaj normalnie, jak to wspominam, to mi się płakać chce. Chociaż już jestem, oddałem dla Jezusa 3 lata temu życie, ale naprawdę to mnie do dzisiaj wzrusza. Jak zobaczyłem tą atmosferę w kościele, ja nie wiedziałem, gdzie ja jestem. Gdzie ja jestem? Spytano mnie się, czy chcę oddać serce dla Jezusa. Ja z płaczem uklękłem i wtedy oddałem życie dla Jezusa. Reszta spraw się potoczyła szybko, bo w ciągu 30 minut znalazł się lekarz, który mnie przyjął moment. Już w kościele zaczęto rozmawiać, jak załatwić sprawę, żebym pojechał na ośrodek chrześcijański alkoholowy. I dzisiaj nie znam innego życia, chociaż zbłądziłem 2 razy już, ale nie znam innego życia, jak po prostu będąc bez Jezusa. Byłem jakiś czas sam. Niestety, brakuje mi. Brakuje mi po prostu tego i dlatego tu przychodzę. Bo wiem, że ja dzisiaj dzień w dzień dziękuję Jezusowi za to, że ja mam co zjeść. Chociaż śpiewam tanie, ale mam co zjeść. Nie muszę, to nie piję. Ale dziękuję, że ja mam gdzie się przespać, że na głowę mi nie cieknie. Amen. Że mina po prostu, że mam co zjeść. Amen. Chwała Panu Najwyższemu. Amen. 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 Każdy człowiek ma szansę zmienić swoje życie prostym aktem wiary. Nie trzeba nic specjalnego. Wystarczy prosty akt wiary.